czyli hiszpański okrzyk flamenco. Dzisiaj w programie Hiszpański Shot, ciekawostki językowe i kulturalne, dowiecie się, co to jest flamenco. Każdy z nas słyszał coś o flamenco i każdy coś wie. I jest to taki ognisty taniec, pełen zmysłowej namiętności i narodowy taniec Hiszpanii. I szczerze wam powiem, że gdy przygotowywałam się do dzisiejszej audycji, sporo dowiedziałam się sama o flamenco, mimo iż wcześniej już wiedziałam co nieco, natomiast to, co dowiedziałam się podczas szukania różnych informacji, naprawdę niektóre informacje mnie dość mocno zdziwiły i były dla mnie nowością. I dzisiaj właśnie podzielę się z wami tymi nowościami, które odkryłam. I będzie na pewno dużo ciekawostek. Dowiecie się też anegdotek z mojego życia, jeżeli chodzi o flamenco i jakie miałam z nim przygody. Także tymczasem zapraszam was na pierwszą piosenkę, jaka będzie puszczana przed główną audycją dzisiejszą. I to będzie Nio Vargas, Flamenca, taki jest tytuł tej piosenki i ta piosenka jest takim innym rodzajem flamenco. Ja jak szukałam piosenek dla was na dzisiejszą audycję, to flamenco kojarzyło mi się trochę inaczej niż dzisiaj usłyszycie na pierwszej właśnie piosence. Kojarzyło mi się z takimi kastanietami bardziej, z tupaniem, z klaskaniem, zmysłowym tańcem i tak dalej. Natomiast dowiedziałam się, że istnieje bardzo dużo rodzajów flamenco i to, co usłyszycie na początku dzisiejszej audycji, jest to takie nowoczesne flamenco, które jest, co mnie też bardzo zdziwiło, dość popularne i ma bardzo, bardzo dużo odsłon na Facebooku. Ta piosenka, która teraz będzie leciała, ma odsłon 18 milionów odsłon, wyobraźcie sobie, czyli niesamowicie dużo. Naprawdę dla mnie to był pierwszy szok i pierwsza taka informacja. Mówię, wow, i to jest nowa piosenka, nie wiem dokładnie z którego roku. 2019, kolega mi podpowiada. Także zobaczcie, 18 milionów odsłon, piosenka ma 2 lata i jest ona właśnie w stylu flamenco, ale takim nowoczesnym. I właśnie tą pioseneczką zaczynamy dzisiejszą audycję. Zapraszam do wysłuchania, a tuż po piosence zacznie się główna część mojej audycji. Zapraszam. No i jak wrażenia po wysłuchaniu tej pierwszej piosenki, którą dzisiaj wam przygotowałam pod tytułem Flamenca? Mam nadzieję, że wam się podobała i jest to tak samo dla was odkrycie, jak i dla mnie. No jest to dla mnie naprawdę niesamowite, niesamowite wrażenie było, wywarła na mnie ta piosenka. Flamenco jest to szelest falban, szmer rozkładanych wachlarzy, brzęk kastanietów i stukot obcasów. Jest to rytm wyklaskiwany przez dłonie i podkręcający atmosferę entuzjastyczne okrzyki. Taki typowy, chrypowaty głos kobiet, które śpiewają właśnie to ole i tak dalej i inne jakieś tam okrzyki, które na pewno w późniejszej części audycji będziecie słuchać. To naprawdę sprawiają, że człowiek ma ciarki na plecach. Ja to zawsze mam gęsią skórkę, jak mam okazję być na flamenco. I byłam wielokrotnie na pokazach flamenco i za każdym razem miałam właśnie ciarki i nie można oderwać oczu od tych pięknych tancerek, które są właśnie ubrane w takie typowe suknie, falbany. Z reguły jest to kolor właśnie czerwony, ognisty. No, coś pięknego. Jest to naprawdę tak zmysłowy taniec, wirtuozelskie i żywiołowe dźwięki, gitary, wzruszenie, zmysłowe ruchy ciała i dłoni, to przypomina odwieczną grę uwodzenia. Jest uwodzimy, odpychamy, uwodzimy, odbili, odpychamy. Jest to, wyraża ta piosenka smutek, żal, ból, nostalgię, odwagę, brawurę, dumę, waleczność i zdecydowanie. Zobaczcie, jak bardzo jest to taniec taki i muzyka taka mocno żywiołowa, namiętna, melancholijna i impulsywna.
Jest to naprawdę taki ogromny wulkan uczuć i taki wręcz gejzer emocji i nie ma takich stanów pośrednich. Tam się ciągle coś dzieje. Cały czas jest akcja. I na pewno wiele osób z was widziało flamenco, na pewno w internecie, a być może na żywo i też miało podobne odczucia. To jest niesamowite. Wiele razy byłam na różnych koncertach, ale coś, co można zobaczyć na flamenco, to jest jedyne w swoim rodzaju. I od pierwszego wejrzenia można się zakochać, ponieważ to wszystko jest takie hipnotyzujące i zachęcające do głębszego poznania, że naprawdę, jeżeli ktoś z was nie miał jeszcze okazji uczestniczyć w pokazie flamenco, to czym prędzej trzeba się udać do Hiszpanii i zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Jest to taniec, który składa się z wielu kultur i fenomenem kulturowym jest to, że jest specyficzna obyczajność, jest to inna skala wartości, namiętna pasja i styl życia. I flamenco jest dostępne na całym świecie. Ludzie jeżdżą po całym świecie na pokazy flamenco, głównie Hiszpanie, Hiszpanki. I wyobraźcie sobie, kolejna ciekawostka, którą odkryłam, którą nie wiedziałam sama i wczoraj, gdy przygotowywałam się do dzisiejszej audycji z wami, znalazłam taką informację, że 6 lat temu albo 8, właściwie tutaj nie mogłam znaleźć precyzyjnej daty, flamenco zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dla mnie szok. Naprawdę to była taka informacja mega. Jak na listę UNESCO? No niesamowite. Tego nie wiedziałam, a byłam tyle razy na pokazach flamenco i słuchałam tej muzyki wielokrotnie i zobaczcie, i nie wiedziałam. Może ktoś z was wiedział, dajcie znać. Można zadzwonić tutaj do radia i podzielić się swoimi doświadczeniami. Może ktoś miał taką okazję i potwierdzi, czy rzeczywiście to jest taka muzyka właśnie melancholijna, żywa, ognista i wprawiająca całe ciało w ciarki. Skąd pochodzi flamenco? Z Andaluzji. Tak powie wam większość osób i tak rzeczywiście jest. Jest to południe Hiszpanii, Andaluzja i jest to traktowane nieco z przymrużeniem oka, ale jednocześnie otaczaną szczególną niemal matczyną opieką. To jest naprawdę Andaluzja, flamenco stamtąd się wywodzi. I wyobraźcie sobie, że tam na południu jest takie życie maniana. Jest takie powiedzenie fiesta, siesta i maniana. Na pewno wiele osób z was takie coś słyszała. Czyli fiesta, siesta i maniana. Fiesta, imprezka, siesta, odpoczynek i maniana byle do jutra. Tak właśnie żyję sobie na południu Hiszpanii. Pamiętajcie, południe Hiszpanii, czyli maniana. Wszystko się da zrobić jutro. Wcale nie trzeba dzisiaj. Tam po prostu spokój, sielanka i tak sobie żyją spokojnie, bez pośpiechu, bez spiny żadnej. Ale nie wstydzą się okazywać swoich uczuć i mimo iż są nieco wycofani trochę z takiego pędu cywilizacyjnego, to wolą kultywować rodzinne tradycje i regionalne zwyczaje. I jest to właśnie, i to daje bezpieczne schronienie tym ludom z najbardziej egzotycznych zakątków świata. I Andaluzja była, wyobraźcie sobie, krainą Fenicjan, Kartagińczyków, kolonią grecką, Imperium Rzymskim, Cesarstwem Wizygockim i Arabskim Kalifatem, a także domem sefardyjskich Żydów i hinduskich Cyganów. To też dla mnie była nowość. Wiedziałam, że jak najbardziej Arabowie mają
na pewno się dowiecie na moich audycjach, sporo wspólnego z Hiszpanią. Natomiast Fenicjanie czy Kartagińczycy, no nie miałam pojęcia, że oni tam też mieli swój wpływ. No więc ślady tego wielokulturowego, ślady wielokulturowych korzeni widać właśnie we flamenko jak na dłoni. Jest to tak, arabski śpiew, te takie wycia i tak dalej, no to takie arabskie bardziej. Taneczne ruchy, no to podszyte są troszeczkę Afryką i Arabią. Tańczące palce i te skrzydła takie, jak machają tymi rękami, to trochę jak Hindusi. Także zobaczcie, ile tam jest kultur, czyli korzenie multikulti. Znalazłam takie określenie, korzenie multikulti, czyli wszystko w jednym. I takie właśnie jest flamenko. Jest silnie zanurzone w andaluzyjskiej tradycji, ale źródła tej tradycji sięgają znacznie głębiej. Tak jak wspomniałam, mają wpływ kultury hinduskiej, perskiej, żydowskiej, arabskiej, mauretańskiej, egipskiej, bizantyjskiej, zaś przede wszystkim to, co najważniejsze, cyganie. Cyganie, tak właśnie, słuchajcie, cyganie to stali się takim spoiwem łączącym pojedyncze elementy i stworzyli właśnie taką jakość i oryginalność. I to wszystko właśnie takie te prześladowania religijne cygan i wyznaczona hierarchia społeczna, czyli takie trochę wykluczenie społeczne, bieda, odcisnęły piętno na ich flamenko. Dlatego też muzyka i taniec stały się krzykiem bólu, wyobraźcie sobie. Czyli można wielokrotnie, jak pamiętam, oglądałam pokazy flamenko, to te kobiety miały taki grymas na twarzy i ja nie wiem, jak one to robią. Ile razy można tańczyć do tej samej muzyki i te same emocje umieć wyrazić w ten niesamowity sposób? No coś, to jest niebywałego po prostu. I to jest też rozpacz, sposób wyrażania tłumionych emocji. To jest odwaga, nadzieja, próba ocalenia przed zapomnieniem. Także naprawdę to jest tak emocjonalny taniec, że nie wiem, czy ktoś z zewnątrz byłby w stanie umieć wcielić się właśnie w taką rolę i zatańczyć to dokładnie tak, jak można to zobaczyć w Hiszpanii, szczególnie na południu. Dlatego jest to bardzo wyjątkowe i niesamowite. Dobrze. Paulo Paco de Lucia, bo znalazłam takiego artystę, który przede wszystkim tak jazzowo podchodził do flamenko i posłuchamy sobie jego piosenki, który w taki unikatowy sposób połączył perfekcję gry z szaleństwem improwizacji. Bardzo kochają go wręcz ludzie i Paco de Lucia ma wyświetleń na Facebooku, słuchajcie, 66 milionów od 2007 roku, także no niebywałe. Mam nadzieję, że też się wam spodoba ta piosenka, którą usłyszycie teraz. Zapraszam, zobaczymy, jakie są wasze odczucia po tej piosence. Posłuchajmy. No i jak się podobała gitarka? No dla mnie to jest po prostu cudo, tak? Jeszcze tam w tle macie puszczone, słyszę. Więc delektujcie się dalej tą cudowną gitarą tego artysty. Przypominam, Paco de Lucia. Świetny jest po prostu. Ja słyszałam wielokrotnie na pokazach flamenco jego muzykę. Nie wiedziałam, że to jest nawet jego muzyka. Dopiero właśnie wczoraj, gdy szukałam dla was piosenek na dziś, dowiedziałam się, że to jest właśnie muzyka tego gościa. Także no, jest świetna. I jak sobie na YouTubie, czy na Spotify'u, czy gdziekolwiek poszukacie jego muzyki, to tak na taki chill, jazz, blues, super. Jest to taka nowa jakość w tych wszystkich trzech nurtach muzycznych i no super.
1976. Z tego roku pochodzi właśnie ta piosenka, ale z tego co wiem, on wydaje, czy wydał parę lat temu nowy album jakiś, ale ta muzyka jest podobna do tej, ale nieco inna, taka bardziej nowoczesna. A tą piosenkę wybrałam dlatego, że jest taka klasyczna i ja ją właśnie z tych moich, z tych pokazów, na których byłam i w których uczestniczyłam, to właśnie tą gitarkę grali, co prawda nie on, ale inni gitarzyści, równie cudowni, w ogóle gitara to Hiszpania. Tak więc ciekawostka kolejna. No dobrze, więc tak, po pierwsze, flamenco to rytm. W wykonaniu flamenco to wcale nie taniec czy muzyka odgrywają najważniejszą rolę, lecz rytm, który wydobywany jest przez najrozmaitsze sposoby, przez muzyków i tancerzy. I do właśnie tego służą te folklorystyczne gadżety w postaci słynnych kastanietów. I przygotowałam dzisiaj dla was takie właśnie szoty, zgodnie z tytułem naszej audycji, szot hiszpański, takie króciutkie wstawki do naszej audycji i posłuchacie, jak brzmią same kastaniety. Posłuchajcie. Słyszeliście? Właśnie w ten sposób te kastaniety kobiety zawsze trzymają w dłoniach i one tańczą, wykonują te zmysłowe ruchy, tupią nogami, jeszcze do tego ruszają rękoma i tymi kastanietami grają i do tego jeszcze wydobywają dźwięki z siebie, a nieraz jeszcze śpiewają. To jest po prostu kosmos dla mnie. Ja nie wiem, jak one to robią, ale naprawdę wrażenia są cudowne. Innym takim dźwiękiem, który jest bardzo charakterystyczny, co bardzo często na pokazach widywałam, gdzie właśnie kobieta lub kobiety tańczą z tymi kastanietami, tupią nogami, a mężczyźni siedzą wkoło nich na takich kachon, takich, jak się to mówi, skrzynkach takich, które wydobywają też dźwięk i posłuchacie teraz chwilkę dosłownie takich, no to nie są bębny, tylko właśnie na takich skrzynkach siedzą. A dlaczego oni siedzą na tych skrzynkach? No bo oni nie mieli, ci cyganie nie mieli pieniędzy, byli dość ubodzy, no i musieli jakoś sobie radzić, żeby jakoś ten dźwięk sobie wydobywać skądś. Więc takie najprostsze dostępne środki były wykorzystywane. I tak właśnie brzmią te kachony. Posłuchajcie. Okej, okay. Słyszeliście? No oczywiście same kachony nie odzwierciedlają tego, nie są same w sobie ciekawe, ale w połączeniu z tymi z tą resztą gadżetów i z resztą elementów dają niesamowity efekt. Do tego gwizdanie, nie będę wam tutaj gwizdać do mikrofonu, żeby wam uszy nie odpadły, natomiast gwizdanie czy pstrykanie palcami właśnie, to są elementy, które wykorzystywane są podczas tańczenia. Oczywiście nie można zapomnieć o klaskaniu. I klaskanie i ten taki charakterystyczny śpiew, szczególnie kobiety, plus klaskanie możecie usłyszeć w kolejnym fragmencie. Będzie nieco dłuższy, bo będzie trwał aż pół minutki, tak żebyście zdążyli tego posłuchać. To jest właśnie to klaskanie, zwróćcie uwagę, dźwięk, który wyśpiewa ta kobieta, no i całą resztę. Zobaczcie, jak to brzmi. Mente partia. To jest właśnie charakterystyczny głos, który można usłyszeć, to jest ten ból i klaskanie w tle, słyszycie? Dobra, no i jak? Prawda, że fajne? Jest to cudowne.
takie melancholijne. A wyobraźcie sobie teraz, zamknijcie na chwilę oczy i pomyślcie sobie, że jest ciemno. Jest absolutna cisza. I wyłania się właśnie taka postać w czerwonej sukni. I słyszycie taki czysty dźwięk. I tupot właśnie nóg. Klaskanie. Niesamowity widok. Oprócz, oczywiście trudno sobie wyobrazić flamenko bez charakterystycznego stroju. I takiego, to jest przepych wręcz, bo te falbany, te gadżety, elementy tych sukni, które zakładają kobiety, są takie, mają być takie kuszące wręcz. Natomiast mężczyźni ubierają bardzo obcisłe spodnie, białą koszulę z apaszką pod szyją, czarną kamizelkę i takie długie buty mają, jak do jazdy konnej, i mają podbite gwoździami, dlatego że jak tupią, to musi być słychać to, bo jest to element właśnie choreografii. Na pokazach flamenco właśnie też czasami można zobaczyć, jak mężczyźni, albo kobiety również w obcasach mają te podbicia i tupią nogami i tworzą cudowny dźwięk. W przeciwieństwie do większości tańców narodowych, flamenco w takiej czystej postaci to jest praktycznie wyłącznie taniec solowy. Bardzo indywidualistyczny. Tego nie tańczy się w parze, tylko każdy sam. Natomiast widziałam takie pokazy, gdzie tańczyła kobieta z mężczyzną i to było coś niesamowitego. Takie pożądanie, namiętność, taka walka, jak walka byków, korrida. To wszystko jest ze sobą połączone. I takie właśnie jest flamenco. Czy macie może jakieś pytania, to zapraszam do zadzwonienia, może do radia, numer telefonu 32 32 68 475. Dziękuję, Krystian. Tak jest, antena jest aktywna, także kto ma jakieś pytanie, bądź też chce podzielić się swoimi wrażeniami z pokazów flamenco, to zachęcam do dzwonienia. Przez chwilkę jeszcze będzie można taki telefon wykonać, a tymczasem rzeczy, które wam dzisiaj powiedziałam, tak jak wam mówiłam, dla mnie samej były wielkim odkryciem i ciekawostką też. Niektóre rzeczy wiedziałam, ale niewiele, i dlatego dzisiaj też musiałam się razem z wami nauczyć czegoś. Dobrze. Na koniec audycji będziecie mogli posłuchać takiego zlepka różnych muzyk, różnych elementów flamenco. I to jest takie, ma różne style, jakby są pokazane w tej części, którą będziecie słyszeć. I mam nadzieję, że dzięki temu i dzięki tej audycji przybliżyłam wam, co to jest flamenco, jaki to jest taniec, i nie wyobrażam sobie, żebyście byli w Hiszpanii i nie mieli okazji zobaczyć na żywo flamenco. To, co można zobaczyć w internecie, owszem, jest piękne, ale to, co jest na żywo, jest niesamowite. Dobrze. Teraz zapowiedź tego, co będzie za tydzień. A ponieważ zbliżają się wakacje, każdy planuje urlopy, to mam dla was bombę po prostu. Za tydzień będziemy mówić o Teneryfie. Jest to hiszpańska wyspa na Wyspach Kanaryjskich. I mam tam koleżankę, z którą będziemy się łączyć na żywo. Arianna będzie moim gościem w przyszłym tygodniu. Co prawda nie będzie tutaj w studio ze mną na żywo, ale będziemy się z nią łączyć telefonicznie i będę rozmawiać po hiszpańsku z nią, ponieważ Arianna nie mówi po polsku, tak więc zachęcam wszystkie osoby, które
znają hiszpański, to będą mogły sobie posłuchać, a oczywiście będę na bieżąco tłumaczyć na język polski, o czym będziemy rozmawiać, tak żeby każdy z Was wiedział. Arianna mieszka na Teneryfie kilkanaście lat i opowie nam, jak się tam żyje i jak można fajnie spędzić czas. Ja Wam opowiem o moim pobycie na Teneryfie, co ja tam robiłam, co ciekawego można zobaczyć, jak spędzić czas, ponieważ ja lubię spędzać aktywnie czas, to dowiecie się całkiem ciekawych rzeczy. No i też Wam załączę jakieś zdjęcia może na koniec audycji do zobaczenia na stronie internetowej. Na ten moment trwają rozmowy, żeby załatwić dla moich słuchaczy i moich gości, czyli Was, zniżki do sieci hoteli, w których pracuje Arianna. Natomiast na ten moment nie mogę potwierdzić tego, ponieważ czekamy na zgodę dyrektora, ale Arianna, myślę, da radę. Jeżeli nie, to mamy inne rozwiązanie w zanadrzu, ale tego nie będę zdradzać dzisiaj. No nie mogę Wam wszystkiego powiedzieć, mimo szczerych chęci. Tak więc za tydzień się widzimy na żywo z Arianną. Rozmawiać będziemy o Teneryfie, o życiu, coś zwiedzać i tak dalej, i tak dalej. Dzięki za dziś. Było super, mam nadzieję, że Wam też się podobało. A, jedna ważna rzecz. Kto nie zdążył na żywo mnie posłuchać, zawsze na drugi dzień koledzy wrzucają każdą audycję, nie tylko moją, takie shortcasty, na stronie internetowej www.radiozawiercie.pl i zawsze można sobie posłuchać tego, co było, o czym było mówione, i też piosenki, które były puszczane, wszystko tam znajdziecie. Tak więc nawet jeżeli Krystian puszczał, jeżeli słuchaliście piosenek, tych krótkich takich szocików, które Wam puszczałam, Krystian puszczał, bo komputer puszczał, to tam znajdziecie linki do tego i będziecie mogli sobie całość przesłuchać. A tymczasem ten obiecany, ta moja składanka, o, najlepsze słowo, składanka różnych stylów flamenco. Dzięki za dziś, było super i do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Dzięki, cześć, pa, pa, ciao.